Zapraszam wszystkich na linię startu. Za chwilę ruszy kolejna seria naszego testu Coopera. Start! Organizator, widzę też przebiegu. Maćku, jak forma? No ja jestem bardzo zadowolony. 2805 metrów to nie jest mój rekord, ale na wiosenną edycję myślę, że to jest bardzo dobry prognostyk i w końcu te moje Nemesis, czyli 3000 metrów jesienią, na pewno uda mi się ten dystans pokonać. Przypomnijmy, że to jest taka bardzo fajna forma sprawdzenia siebie, jeśli chodzi o test Coopera. On się od lat nie zmienia, ale ma konkretny cel. Tak jest. Przede wszystkim jest to dobra zabawa, ale ten aspekt tego, żeby każdy uczestnik, który przyjdzie, żeby mógł się porównać przede wszystkim sam ze sobą, w jakim momencie jest, czy na przykład jakichś problemów zdrowotnych nie ma, albo że forma trochę spadła i trzeba coś nad sobą popracować. Jest to taki też duży motywator dla tych wszystkich ludzi, którzy nas odwiedzają dość licznie na stadionie. Widzę, że pełne przygotowanie. Skąd pomysł na to, żeby w tym roku wziąć udział w teście Coopera? Czy to po raz pierwszy? Nie po raz pierwszy. To jest nasz kolejny test Coopera. Nie wiem, który, czwarty? Może nawet piąty? Co pół roku sprawdzamy nasze postępy w bieganiu. Sama czy z pociechą? Od którego momentu z pociechą? Od samego początku biegamy razem. To jest córka, jeszcze mąż też tam biega razem z nami. Także zawsze startujemy razem. Fajne jest takie bieganie z rodzicami. Dasz radę w tym teście Coopera? Chyba to nie jest dla ciebie, widzę, straszne. Nie. Na czym to polega, powiedz? Że przebiec 12 minut. A udało ci się już tak te 12 minut przebiec i ile metrów udało ci się przebiec? Nie wiem ile metrów, ale udało mi się przebiec. Mama pamięta? Tak, pamiętam, bo my przed wyjazdem sprawdzaliśmy nasze wyniki. Na ostatnim teście Coopera, który był w październiku, Maria ma 7 lat, wtedy miała 6, przebiegła 1860 metrów. Ja miałam tylko o 100 metrów więcej. To rzeczywiście jest tak, że później bierze się do serca to, co się tutaj na tym teście wykręciło? No to trochę tak z przymrużeniem oka, ale na pewno to jest jakaś możliwość sprawdzenia siebie. Biegamy regularnie. Córka bierze udział w biegach dla dzieci. Ja biegam w takich amatorskich biegach i zawsze to jakiś postęp widać. Postęp albo i nie. Zawsze to jest ten moment, kiedy trzeba się sprężyć. Wiadomo, że to też zależy od dnia, jaki mamy, od temperatury, od nastroju, ale zawsze obiecuję sobie, że następnym razem będzie lepiej. Postaramy się pobić nasz rekord. Test Coopera jest formą sprawdzianu. Polega na tym, aby pokonać jak największy, najdłuższy dystans w czasie 12 minut. I można go pokonać biegiem, albo jak ktoś jest, że tak powiem, nie ma takich warunków, to może również go przemaszerować. Ale chodzi o to, żeby ten dystans był jak największy. I tabelka powie ci wszystko, od najmłodszego do najstarszego, prawda? Tak, tabele są podzielone na płeć i kategorie wiekowe co 5, potem w starszych kategoriach już nazwijmy to osób dorosłych co 10 lat i tam w zależności od widełek pokonanego dystansu są oceny, tak jak w szkole, od bardzo dobrej do średniej czy też słabej. Panie Tomku, jak dzisiaj wynik? Bo widzę, że chyba zadowolony. No tak, na pewno. Może chciałem troszeczkę lepiej, ale no jest wynik poprawiony w stosunku do edycji jesiennej. No to już mój trzeci start, za każdym razem jest coraz lepiej. Ja jestem akurat na takim etapie biegania, że to jest raczej kwestia sprawdzenia jakby swojego wysiłku, nie? I możliwości organizmu, ale dla początkujących na pewno zachęcam forma tak jakby sprawdzić, czy faktycznie jest ta forma, czy nie. No i co, rzeczywiście wyciągał Pan wnioski już z tych poszczególnych edycji? Tak, wyciągam wnioski, jakby no, można powiedzieć każdy dzień jest inny, samopoczucie też mamy różne, tak, no mówmy się, mistrzami świata nie będziemy. Ale, że tak powiem, no, zależy od etapu, na którym jest każdy z nas. Każdy powinien wiedzieć po prostu, na co go będzie stać w danym dniu. A ile czasu Pan poświęca tygodniowo właśnie bieganiu, ruszaniu się czy sportowi? Bo to chyba w ogóle chodzi o taką rekreację. Tak, no 3 razy w tygodniu staram się, regularnie. Też zachęcam, jest wiele grup biegowych, do której też jednej z takich grup należę. No są na pewno, grupa jest silną motywacją do tego, żeby po prostu wstać, wyjść z domu i poruszać się. A lepiej rano czy wieczorem? Nie ma znaczenia. A większość, którzy dzisiaj startowali, na jaką ocenę zasłużyli? Ja od lat, wprowadzając też te wyniki do bazy i publikując je na stronie, widzę, że możemy być dumni z Opolan, bo średnie wyniki to jest dobry wynik. Jest dużo wyników bardzo dobrych, a najmniej liczne są te wyniki średnie bądź słabe.